W pierwszej kolejności zagramy, zapytam, przepraszam, ja też chyba jeszcze się nie obudziłam. W pierwszej kolejności zadamy pytania od portalu Łączy Nas Piłka. Trenerze, wracacie do życia po dłuższej przerwie, do gry o stawkę, do mikrocyklu meczowego, do przygotowania pod kątem rywala. Czy trenerowi bardzo tej całej otoczki okołomeczowej brakowało, tej rutyny? Na pewno czujemy już, że wracamy do tej normalności i z tego się cieszymy, bo akurat jest przed nami ostatni trening przed wyjazdem do Legnicy. Pamiętam 13 marca, kiedy robiliśmy trening, już byliśmy spakowani do wyjazdu na mecz w Poznaniu. Trochę czasu tamtego treningu minęło i w końcu mamy tą sytuację, jaką chcemy, że może mamy możliwość przygotowywać się normalnie do meczu o stawkę. A jakie są największe obawy trenera w kontekście tego powrotu po długiej przerwie? Czy przygotowanie fizyczne, czy czucie piłki, czy schematy i zrozumienie na boisku? Znaczy, wracamy po długiej przerwie, gdzie na pewno ten frazes, o którym wszyscy mówią, że wszystko staje się troszeczkę niewiadomą, jest tak naprawdę mocno na czacie i jestem też tego świadom, że po prostu musimy pewną kartę pisać od nowa, że wszystko, co było wcześniej, absolutnie się nie liczy i od początku trzeba będzie o te wszystkie szczegóły zadbać i o każdy z tych aspektów, który wspomniałeś, po prostu trzeba będzie mocno pilnować, żeby znowu było na takim poziomie, jakim oczekujemy. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole? No, nie jest to idealne w tym momencie, kiedy można powiedzieć, że na pewno nie będziemy mogli korzystać w bramce ani z Cieźniaka, ani z Majeckiego na mecz z Miedzią. Poza tym też po drobnym urazie wraca Luis Rocha i Arvidas Novikovas też nie będzie brany pod uwagę na ten mecz, jak i Maciej Rosolek. To są, powiedzmy, dwie najświeższe kontuzje, które obu tych zawodników wyłączają na co najmniej 3 tygodnie. Miesiąc z możliwości gry, więc nie jest to najidealne. Już powiedzmy po tym powrocie spotykamy się z tym problemem, z którym się też liczymy i mam nadzieję, po prostu to jest w zasadzie jedyna obawa, jaką mam, że tych kontuzji będzie jak najmniej i że sobie po prostu z tym będziemy mogli poradzić. Jesteśmy pierwszą drużyną, która sprawdzi w praktyce w dobie pandemii, jak wygląda organizacja meczu wyjazdowego i czy trener mógł powiedzieć, jak był planowany ten wyjazd do Legnicy? Na pewno jest troszeczkę więcej takich uwag i powiedzmy dostosowania się do reguł, które nowo powstały i których trzeba przestrzegać. Wiem, że na przykład, że idziemy zamiast dwoma autokarami, żeby jakby spełnić pewne wymogi, to idziemy autobusem piętrowym na ten wyjazd i są takie po prostu detale, które bardziej nasz kierownik Konrad Wośniewski zadbał i powiem szczerze, że tutaj mam święty spokój, tak jak zawsze, kiedy mamy organizację meczu, mamy tutaj w postaci Konrada, człowieka, który po prostu zadbał wszystko Większą metamorfozę chyba przeszedł Konrad w trakcie tej pandemii, jak zobaczyłam. No tak, tak. Jest w formie, jest w gazie i też po prostu każdy nasz wyjazd jest świetnie zorganizowany i tak będzie też tym razem.
My jesteśmy na wizji na naszym Facebooku. Ja czytam Wasze pytania na bieżąco. Robert Błoński dołączył, więc zadam też jeszcze jedno pytanie od Roberta, który wysłał wcześniej. Tylko, że trener już w sumie na nie odpowiedział, bo chodziło o rozwiązanie sytuacji napastnika podczas tego meczu, kiedy Kante będzie pauzować za kartki. Czy Thomas Pekat zagra od początku, czy inny napastnik? No tutaj Maciek Rosołek, trener powiedział wcześniej o nim. Znaczy, jeżeli ja się nie mylę, to Jose Kante nie może grać w meczach ligowych i tam będzie odbywał swoją karę. Natomiast jutro jest jak najbardziej i tym bardziej, że nie może grać w meczu z Lechem brany pod uwagę. I jeżeli wszystko będzie ok też po tym treningu, który jest przed nami, to Jose wystąpi od pierwszej minuty. Mamy pytanie od Patryka Brzozowskiego, bo mówiliśmy dużo o takim przygotowaniu fizycznym, ale jak wygląda takie nastawienie mentalne, jeśli chodzi o zawodników i przygotowanie do tego meczu? Znaczy, muszę powiedzieć, że jest duża, duża różnica w porównaniu z tym właśnie 13 marca. Jakby my już do pewnych rzeczy przywykliśmy i też nie ma takich, powiedzmy, gdzieś tam niewiadomych czy obaw, tak jak było to dwa miesiące ponad temu. I jakby bardzo powiedziałbym, normalnie i z dużym jakby spokojem się przygotowujemy, koncentrujemy się tylko na tym, co ma nas spotkać na boisku i co jest do zrealizowania na boisku. Jakby przestrzegamy wszystkie te kwestie związane z organizacją dookoła, ale nie ma jakby i nie zauważam jakiegokolwiek niepokoju, wręcz przeciwnie, po prostu cieszymy się, że tak jak powiedziałem na początku, możemy wrócić do gry w meczach o stawkę, nawet o jakichkolwiek meczach, bo jak wiemy, to od dwóch miesięcy nie możemy to robić. Pytanie od pana Zbigniewa Czyża. Czy jest pan zadowolony z tego okresu przygotowawczego, biorąc pod uwagę możliwości i okoliczności? Nie jestem zadowolony z tej sytuacji, powiedzmy, z bramkarzami i ich urazami. Takie samo jak z urazów Nowy Kowasa czy Rosolka. Powiedzmy, to jest coś, co jakby bardzo rzutuje na ten pozytywny obraz w sumie, bo drużyna pracuje bardzo dobrze. Jakby wróciliśmy do naszej rutyny. Odświeżamy sobie pewne dobre zachowania, pracujemy nad tym, co jest do poprawy. Jakby potrzebujemy tych meczów i na pewno z każdym z tych meczów oczekuję, że będziemy wyglądali coraz lepiej, bo formę sportową oczywiście buduje się w treningach i to jest jakby ten początek i podstawa, natomiast żeby ją rozwijać, żeby ją na dobrze zbudować, to potrzeba po prostu się mierzyć z rywalami i w trakcie tych potyczek też polepszać swoją dyspozycję. Nasi bramkarze widzę, że dołączyli do czatu, więc to chyba jest naprawdę temat numer jeden, bo oglądają. Pozdrawiamy ich. Pozdrawiamy, tak. Dobrze, to już to będziemy powoli kończyć, ponieważ za chwilę drużyna ma trening. Mamy pytanie jeszcze od Marcela Maciasa o drużynę Miedzi Legnica. Co ten mógłby powiedzieć o tym zespole i jak ocenia aktualną dyspozycję rywala? Czy można w ogóle czymś takim mówić w tych okolicznościach? No tak, aktualna dyspozycja rywala to faktycznie duża niewiadoma, tak jak dla nich nasza. Jest to klub stabilny, drużyna, która w poprzednim sezonie, ubiegłym sezonie grała w Ekstraklasie, teraz ma bardzo duże apetyty, żeby wrócić i sądząc po tym, że wyróżniają się dobrą organizacją, stabilnością, tym, że
też nie zmieniają ludzi, którzy decydują o tym, jak drużyna funkcjonuje tak łatwo i tak często, że po prostu czeka ich też szybki powrót na boiska ekstraklasy, co nie zmienia faktu, że dla nas ten mecz pucharowy jest meczem, którym my z całą świadomością i szacunkiem dla przeciwnika chcemy po prostu osiągnąć swój cel i awansować do półfinału. Wiemy, że na to mamy ten jeden mecz i że nie mamy możliwości cokolwiek naprawiać, więc musimy po prostu maksymalnie skoncentrowany z maksymalnym szacunkiem dla rywala podejść do tego spotkania. To już naprawdę ostatnie pytanie. Piotr Kamieniecki dopytuje o konkretne nazwisko w bramce, ale nie wiem, czy trener będzie go zdradzał. Ja myślę, że pan Kamieniecki, jak mało kto wie, że naszym bramkarzem kolejności jest Muzyk i to on wystąpi jutro od pierwszej minuty. Mówię, jest jeszcze jeden trening przed meczem, więc to zawsze, że nie, tak, żeby nie zapeszać, nie lubię deklarować w zupełności, ale liczę, że to będzie Muzyk. Tak. Dziękujemy Wam bardzo. Kto się spóźnił, bo widziałam, że później pytania się powtarzały, to musicie obejrzeć od początku. My z trenerem Wogowiczem Wam bardzo dziękujemy. Jutro mecz Toto Lotek Puchar Polski z Miedzią Legnica. Liczymy na 3 punkty i zaczynamy grę od początku. Dziękujemy.